Jakie związki tworzą osoby aseksualne? Czy wiążą się tylko z aseksualnymi, z asami, czy mogą wchodzić w inne relacje? Mój partner też jest na spektrum aseksualności. Jest konkretniej mówiąc demiseksualny. Co to znaczy? To znaczy, że u Juliana, mojego partnera, ten pociąg seksualny nie występuje, dopóki nie wykształci się jakaś taka głębsza relacja z kimś, jakaś głębsza więź emocjonalna. A jak okazujecie sobie czułość w związku? Czym go cementujecie? Po prostu szczerością, serdecznością. A zazdrość pojawia się u ciebie? Szczerze, u mnie nie, u Julka też nie za szczególnie. Po prostu... dobra, ale jakbyś zobaczyła, że nie wiem, prawie komplementy albo nie wiem, przytula się z inną dziewczyną, co byś poczuła? Jeżeli, nie wiem, byłyby do tego jakieś, nie wiem, nie wiadomo jakie przesłanki, że to przede mną ukrywa albo coś takiego, no to wiadomo, bym się zaczęła martwić i bym zapytała, o co chodzi. Twój partner jest demiseksualny, czyli jeżeli jest w głębokiej więzi emocjonalnej, odczuwa pożądanie. Jak wygląda wasz seks? Seksu nie uprawiamy. Praktycznie w ogóle. Próbowaliśmy kilka razy, ale doszliśmy do wniosku, że nie, okej, to nie działa. Ja czasami w środku zaczynam czuć się bardzo źle, więc po prostu zdecydowaliśmy, że nie. On też uważa, że jeżeli ja nie chcę, to on też nie chce. Znalazły się dwa zagubione żuczki. W jego oczach czuję się na pewno doceniona, czuję się jakby widział we mnie, nie wiem, największy skarb na świecie. Jeśli to nie jest ten jedyny, to nie wiem, kto nim jest.